Szanowni mieszkańcy, od kilku miesięcy jesteśmy świadkami niespotykanego w skali kraju łupania naszego miasta na rzecz kampanii wyborczej obecnego włodarza miasta. Prezydent Silbert walczy o kolejną kadencję. Z kasy miasta wydał już fortunę. Ten niespotykany do tej pory proceder wykorzystał cały aparat władzy. Jednostki podległe, cały urząd miejski i inne instytucje. Każdego dnia publiczne pieniądze są wydawane na nierówną grę i na kampanię prezydenta Pawła Silberta. Nie ma naszej zgody na to, aby publiczne pieniądze były w ten sposób marnowane. Czas z tym skończyć. Nie możemy dać sobie wmówić, że miasto przestanie istnieć bez pana prezydenta. Szanowni Państwo, takie instytucje jak MCKiS czy inne spółki miejskie powinny być wolne od tego typu zagrań. Proszę Państwa, nie bójmy się. Postawmy na Michała Kirkera. Szanowni mieszkańcy Jaworzna, uwolnijmy nasze miasto z tego mroku. Zgodzimy się na to, aby z publicznych pieniędzy finansowano kampanię prezydencką Pawła Silberta. Nie godzimy się na to, aby zastraszono w jednostkach miejskich pracowników, jakoby Michał Kirker miał zwalniać pracowników. Szanowni Państwo, zapraszam 21 kwietnia na wybory. Zmieńmy Jaworzno na lepsze. Jako radni nowej kadencji zapewniamy, że wszystko zostanie rozliczone i wyjaśnione. Przerwijmy to szaleństwo. 21 kwietnia idźmy na wybory. Wybierzmy Michała Kirkera.